psychicznie, ale bardzo ciężko mi było w noc zasnąć. Jest jak jest, co już zrobić. Zrobimy sobie pielęgnację. Użyję... zaraz. Użyję oczywiście Catchy Tiger do umycia twarzy. Zanim pielęgnacja, to po umyciu zrobimy sobie maseczkę. Zaraz pokażę wam jaką. Bo dostaniecie, znaczy już teraz nie wiem, w sumie czy ona jest na promocji w Hebe, ale była za 24,99, a tam jest 25 maseczek. Także naprawdę się opłaca. To są koreańskie. Bardzo je lubię, nawet je tak czasem codziennie nakładam, co 2-3 dni. Różnie. Teraz wam pokażę. Z drobinkami złota. Pojawiła mi się jakąś taką potrzebę nagrania vloga, znaczy już od wczoraj to wiedziałam i wczoraj chciałam zacząć, ale nie wiem, czy to by było takie spójne. Mam wrażenie, że podobają wam się te vlogi i wręcz wieczorem leżałam, to już się nie mogłam doczekać, a dzisiaj się obudzę i będę robić dla was vloga, mimo że jest tak ciemno na dworze, jak w nocy, to i tak mam ochotę zrobić vloga. Zobaczcie, to są te maseczki, tutaj pokazuję wam odbicie lustrzane, bo nagrywam przed tą kamerką, Pure Derm. Maski hydrokolagenowe ze złotem, także róbcie sobie screeny, bo kosztują czasem 24,99, może jeszcze w Hebe dostaniecie, bo tak normalnie to 50 zł, więc za 24 zł naprawdę fajnie. I ja, zobaczcie, ja trzymam je sobie w lodówce, bo właśnie fajnie rano tak, żeby się trochę obudzić, żeby trochę te worki pod oczami. No bo ja niestety jak się nie wyśpię, a dzisiaj to jest ten dzień, to jest jak jest. I później po tych na przykład 15-20 minutach, bo ona i tak cała nie wysycha, jest naprawdę bardzo nawilżona, nakładam sobie ją jeszcze na dekolt. O, także zobaczcie. Oczy... No można by zamknąć oczy, wiadomo, ale ja będę sobie kawę robić w ogóle, więc będzie tak. Naprawdę zobaczcie, jest tego bardzo dużo. Są bardzo nasączone. Wiecie, żeby je później szczelnie zamknąć, najlepiej właśnie bez powietrza. I polecam właśnie trzymać to w lodówce. Tak jak już wam ostatnio mówiłam, staram się wracać na dobre tory. Ostatnio zrobiłam 3 dni z rzędu trening. Wczoraj też zrobiłam właśnie, bo dzisiaj idę na zabieg na twarz, więc po nim tak za 2-3 dni nie będę mogła robić treningów. Ale to wszystko później zobaczycie. Ja właśnie piję teraz już chyba swoją trzecią szklankę wody. Tak od rana będę robić sobie kawę. I coś chciałam powiedzieć ważniejszego. I nie pamiętam. Boże. Taki łeb zasrany. No dobra, łapka w górę za mój łeb zasrany. I lecimy dalej. Może sobie przypomnę później. Dobra, sekunda później przypomniałam sobie. Chciałam powiedzieć, że bardzo jestem taka wyciszona. Jak rano, na przykład kiedy robię sobie jogę, bo też ostatnio trochę wróciłam do jogi, kiedy rano włączę sobie muzykę klasyczną na Spotify'u, właśnie zaraz to zrobię, ona jest taka uspokajająca i wyciszająca, albo jazzowa, ona jest już taka bardziej wesoła, wiadomo, i taka już happy, happy i takie, wiecie, słońce za oknem, ale klasyczna jest naprawdę fajna. I zauważyłam, że te niektóre piosenki, które tam są z muzyki klasycznej, piosenki, no, muzyka klasyczna, która tam jest, często kojarzy mi się z różnymi grami, na przykład, nie wiem, z Metinem mi się kojarzyła wczoraj, taka jedna była. Dosłownie przypomniało mi się, jak x lat temu grałam w Metina, nie wiem, czy wy znacie tą grę. Z jakiego pokolenia jesteście, bo jeżeli z mojego, to może tak. No, włączę sobie muzykę klasyczną. Kawka w spokoju wypita i w związku z tym, że jadę na zabieg na twarz, to nie będę się malować, nie będę pani kosmetolog jeszcze utrudniać się, żeby musiała zmywać makijaż. Zrobię sobie tylko brwi, bo na brwi nic nie będziemy nakładać, no a ja mam ochotę sobie po prostu wyczesać brwi i dzisiaj znowu, zresztą tak jak na ostatnim vlogu też pokazywałam, będę używać tego, właśnie mogę odkręcić, czarnego mydła od Claresy.
I jeżeli martwicie się, że jesteście na przykład blondynką, macie jasne włosy i wam zafarbuje, to nie, to jest jakby czarne, ale to się robi przezroczyste po nałożeniu. Znaczy tak, teraz może się wydawać, że faktycznie trochę mi zafarbowało, ale nie. To jakby będzie przezroczyste. O, dzisiaj mam wrażenie, że mi brwi nie wyjdą. No, no zobaczymy. Będę robić co w mojej mocy. Ja mam w ogóle strasznie długie brwi i zawsze mnie dziwi, jak te wszystkie dziewczyny wyczesują je sobie maksymalnie do góry. Bo jak ja bym wyczesała maksymalnie do góry, to wyglądam jak jakiś ogr, bo mam strasznie długie te brwi, nie? I wiecie, no nie wygląda to po prostu chyba za dobrze. Więc ja muszę je, że tak powiem, trochę inaczej ujarzmić. I teraz robię tak. I tak. O. Wiecie, jakbym tak miała chodzić z wyczesanymi brwiami, to tak nie za bardzo mi to pasuje. Będzie bardzo nieestetycznie, ale chciałam wam pokazać, co zjem na śniadanie. Niestety nie mam takiego opakowania, żeby wam pokazać, co to jest dokładnie. Ale są to kiełbaski wegańskie, węgierskie. Dostaniecie je w Lidlu. Ja je bardzo lubię właśnie. One są bardzo smaczne z grilla. Są takie trochę ostre. No taki bardzo, bardzo fajny smak mają. Właśnie są fajne z grilla albo z patelni sobie podsmażyć na maśle klarowanym i z musztardą. Ja bardzo, bardzo lubię. Dobra, słuchajcie, pokazuję wam moje zupełnie nie instagramowe śniadanie, ale ja bardzo takie lubię. Tutaj mi tylko brakuje serka śmietankowego i pieprzu. Więc tak, te kiełbaski węgierskie, wegańskie, musztarda sarebska, najlepiej ostra. Idealnie właśnie pasuje do tych kiełbasek wegańskich, ser królewski. Garstka orzechów. Staram się co... O Jezus, sorry. Staram się codziennie jeść rano orzechy. To są akurat nerkowce. Tutaj mam herbatę i obecnie to mam obsesję na punkcie tej herbaty, bo potrafię wypić 6-7 dziennie, bo była właśnie w Biedronce. Raz sobie zakupiłam i przypomina mi trochę o dzieciństwie, jak piłam bardzo dużo miętowej herbaty. To jest mięta z eukaliptusem. Wychodka. No, także takie mam śniadanko. Pewnie zastanawiacie się, gdzie jest chleb. No ale... mnie dłużej znacie i obserwujecie, to powinniście wiedzieć, że ja staram się rano nie jeść chleba. Nie jest za bardzo węglowodanów, żeby po prostu później nie mierzyć się z wyrzutami insuliny. Że wiecie, zaraz za 2 godziny będę głodna znowu, a to senna, a to jeszcze coś. Oczywiście uwielbiam mieć na śniadanie jajecznicę z chlebkiem i tak dalej, kanapeczki. Ale no, staram się nie, dla własnego dobra. No i tak węglowodany to wchodzą raczej w połowie dnia, bo później to już tak tam nie działa. Ale... rano, znaczy te kiełbaski mają trochę węgli, ale są bardziej białkowe, więc rano raczej wchodzi dużo tłuszczu i białka, żeby wiecie, ta energia była z tego pozyskiwana. Robię takie włosy. Uf, nie podobał się. A z tyłu? Masakra! Zrobiłam sobie takie włosy, po prostu kucyk i tutaj wypuściłam grzywkę, ale nie wiem, czy to dobrze wygląda. Już szczerze mam to gdzieś. Bo tak jak mówiłam, miałam ciężką trochę noc, więc i tak nie wyglądam za dobrze. Tak jak mówiłam, mam zrobione brwi, znaczy no mydłem. I pomalowałam sobie jeszcze usta. To jest konturówka... Halo? O! To jest konturówka z Golden Rose, odcień 222. Także tak, i do tego olejek do ust z Lamel, ten czerwony, 401 Peachy. I tak to wygląda. Te olejki z Lamel stacjonarnie dostaniecie na pewno w drogerii Jawa. A kto nie wie, ten się dowie, że możecie na TikToku drogeria Jawa też mnie zobaczyć. No, także zaraz wychodzę, nałożyłam sobie taką... mam bluzkę, jest ona z Zary. Mam też te jeansy ciemne, one też są Zary i nałożę sobie tą kurtkę brązową skórzaną, która też jest Zary. Miałam nałożyć taką prawdziwą skórzaną, którą mam od mojej mamy. Ta kurtka skórzana, ale w sensie to płaszcz jest bardziej, ale jakoś nie bardzo mi do tego pasuje. No, dobra, teraz wychodzę. Jest 11:02. A ja dopiero wychodzę z domu, powinnam wyjść trochę wcześniej. I tu się zagadałam, zasiedziałam, patrzę 11:02.
I nabiega szybko z mieszkania. Mam nadzieję, że zdążę, bo nienawidzę się spóźniać. Naprawdę, prawie nigdy się nie spóźniam. Dobra, słuchajcie, jest 11:18. Ja mam być za jakieś 6 minut planowo, także chyba damy radę. Chyba się nie spóźnię. W ogóle zobaczcie, jaka jest mgła, aż tam budynki są daleko w chmurach. Nie wiem, słuchajcie, szukam miejsca, żeby zaparkować i oczywiście graniczy to z cudem, więc jestem wściekła, bo jest 24 po. Super. A może tutaj na tej ulicy, tak jak zawsze staję, coś będzie. I hope so. Błagam. Jedno małe miejsce. Proszę. Słuchajcie, jestem taka wściekła, że nawet sobie nie wyobrażacie. Jest w pół do, a ja dalej się kręcę, szukam miejsca, gdzie mógł zostawić samochód. Moja cierpliwość już naprawdę się skończyła. Mam tego dość. Przysięgam, mam tego dość. Nawet nie wiem, czy już powinnam tam iść, skoro już jest 30, a ja już tam powinnam być. Ja dosłownie jestem pod drzwiami, ale jest taka sytuacja, nie? Naprawdę, mam dość już dzisiejszego dnia. Nie, jest to bez sensu. Jest to bez sensu, już powinnam jechać do domu. Nigdy tu nie znajdę miejsca, nie ma na to szans. Jakby prędzej wyjeżdżę sobie paliwo w samochodzie niż całe, bo zostało mi na 70 km, także myślę, że zaraz będą z tego nici. No, słuchajcie, miejsce, ale jakieś 900 metrów, muszę iść, także super, nienawidzę Warszawy, naprawdę za każdym razem to mówię, nienawidzę Warszawy za to, że nie ma tutaj nigdy gdzie parkować. Nigdy, po prostu wyjeździłam paliwa na 20 km, będę spóźniona pół godziny. W sumie to nawet nie wiem, czy powinnam jeszcze tam iść. Po prostu gorzej być nie może. Może się tylko spaść w deszcz ze śniegiem. Powiem wam, że nigdy w życiu się tyle nie spóźniałam. Pół godziny? Nigdy, nigdzie. Chyba, że na lekcje w szkole, ale to tam wiecie. Rybka. Naprawdę. Nawet jakbym tu nawet wyjechać 20 minut wcześniej, czasem naprawdę wyjeżdżam tyle wcześniej, żeby mieć 20 minut w zapasie na znalezienie miejsca parkingowego. Ja. Jednak słuchajcie, pękła mi albo szybka w telefonie, albo ekran. Nie wiem co, po prostu gorzej być się nie może. Mam nadzieję, że to tylko szybka, którą wymieniałam już x razy. I tak ma zapowietrzenie, tak jak widzieliście w ostatnim vlogu, znaczy widzieliście, mówiłam wam o tym. Jestem po kolejnym zabiegu Biorypil. No. Jestem, słuchajcie, po zabiegu, ale jakby cały taki filmik dotyczący tylko zabiegów na twarz będzie u mnie na kanale, jak już skończymy serię, bo mam nadzieję, że kiedyś skończymy tę serię, bo działamy z przebarwieniami, znaczy mogę powiedzieć, że taki fragment tego właśnie, że tam robimy taki zabieg, ale taki bardzo podsumowujący, to będzie oddzielny film o tym, że fajnie teraz wyszło mi tak fajnie chłodno, bo nie no, w tym świetle wyglądam tragicznie. Co ja mówię w ogóle, jak ja składam zdania, ale jestem trochę, mówię, zdenerwowana przez to, że się spóźniłam, ale przeprosiłam panią, pani powiedziała, że nic się nie stało, także całe szczęście, że no, wyszło jak wyszło. I tutaj jeszcze mam produkty, ale to wszystko pewnie będę też wam pokazywać w tym takim filmie podsumowującym z każdego zabiegu, na którym byłam, bo byłam już na kilku. Nie muszę nałożyć okulary, bo po prostu nie mogę z tego, jak dzisiaj wyglądam. I swear to God, nie dość, że jestem opuchnięta okrutnie. Nie no, nawet nie, jest jeszcze gorzej. Oh my God. Dobra, trudno. Zawsze, słuchajcie, było tak, że jak była sobota i jechałam na zabieg albo w ogóle porobić coś, to albo jechałam sobie coś zjeść, albo jeździłam na Halę Mirowską po owocki i warzywa, ale byłam w tamtym tygodniu, z tamtego tygodnia jeszcze nie zjadłam pomidorów, więc nie będę jechać kupować się na siłę. Czy będę jechać coś zjeść? Nie, bo jestem taka zła z tego wszystkiego, co się dzisiaj od rana dzieje, że chyba chcę po prostu pojechać do domu, mimo że jest nawet ładna pogoda, wyszło słońce. To po prostu chyba chcę pojechać do domu, naprawdę, i już nic nie robić dzisiaj. Bo są takie nerwy po prostu, przysięgam wam. Jeszcze jestem before my fucking period, więc dlatego jestem spuchnięta na twarzy i źle wyglądam. Nie wiem, może na wieczór się wystroję i sobie wyjdę coś zjeść. Wątpię.
Dobra. Mam jakieś dobre dwa znaki, bo trafiłam dzisiaj na godzinę 12.12, teraz na godzinę 13.13 przyjechałam do sklepu, bo chcę sobie kupić serki wiejskie, bo jutro jest niedziela, więc chcę mieć serki wiejskie, bo lubię sobie zjeść, bo zawsze dużo białeczka. Więc tak, posłuchałam sobie Pitbulla w drodze, więc stało się trochę lepiej, trochę lepszy nastrój, bo wiecie jak to z Pitbullem, nie? Się z wami znowu z samochodu, ponieważ kurde, wkurza mnie jak ktoś przechodzi dosłownie i się nawet nie rozejrzy. Ja kiedyś kogoś dosłownie tak wezmę, przewiozę na masce, tak dla rozrywki, żeby się ludzie zaczęli bardziej rozglądać jak wchodzą na ulicę albo w ogóle przed samochód prosto, w ogóle nie patrząc, jeszcze w słuchawkach na uszach. Dobra, zaczęłam mówić co innego. Witam się z wami znowu z samochodu, bo stwierdziłam, że podjedziemy sobie do Action, bo trochę mnie nie było, może coś ciekawego się znajdzie, może coś dla kontentu. Ja powiem wam, że nie lubię w weekend... O, proszę bardzo, już paliwo podrożało. Powiem wam, że ja nie lubię w weekend jeździć po sklepach, no bo wtedy jest po prostu najwięcej ludzi, ja zawsze jeżdżę czy na zakupy, czy w ogóle na jakieś takie, nie wiem, jedzenie i tak dalej, raczej w tych godzinach, gdzie ludzie są raczej w pracy, bo wtedy wiecie, ani nie ma korków, w sklepach jest pusto, więc no, ale dzisiaj jest sobota, jakiś taki mam dzień, zamuła totalny, nic mi się nie chce robić, naprawdę dosłownie leżałam, nawet chyba się chwilę przespałam, to stwierdziłam, że w ramach kontentu zabiorę was do Action. No, taki macie content. Jest, słuchajcie, już bardzo dużo świątecznych rzeczy. To mi się mega kojarzy z dzieciństwem, te cukierki. Kiedyś one były w takim słoiku jakby... Boże, patrzcie, jakie krasnale. Moja mama by oszalała, zaraz jej to wyślę. Ja to bym, słuchajcie, najchętniej jakiś dywan sobie kupiła fajny. Nawet sobie pomierzyłam telefonem, znaczy miarką w telefonie, jakie potrzebuję wymiary. Bym sobie łazience wymieniła i ten w pokoju, ale chyba nie widzę nic fajnego. Ciekawe, czy na przykład te świeczki z Action są, no czy pachną w ogóle, bo czasem jest tak, że kupi się taką świeczkę za 20 zł i ona w ogóle nic a nic nie pachnie. Więc ja takich nie kupuję zazwyczaj, jak już to na przykład właśnie z Luika one są najmocniejsze. W sensie, no mamy taką jedną fajną w domu, mam je chyba kiedyś. Albo ja kupiłam, albo na sobie kupię, nie pamiętam. No i one faktycznie pachną i można wywalić na nie 200 zł, ale jak mam kupić za 30 zł, albo wejście ma w ogóle nie pachnieć, to lepiej w ogóle nie kupować, nie? Patrzę, czy jest coś ciekawego z kosmetyków, żeby może kupić do testów, ale czegoś takiego to nie kupię, bo się boję o swoją twarz. Raczej jakieś takie, jak już to takie coś, ale to... Wszyscy to znają raczej. Nie, tutaj nie ma nic ciekawego. Jestem już w mieszkaniu z powrotem i słuchajcie, kupiłam sobie bułencję z malinami, taką coś a la drożdżówkę. I zaraz wam pokażę. Normalnie zobaczcie, jak ona mi tutaj pasuje do zasłon. Do talerza, taka różowa z malinkami. Mam nadzieję, że będzie pyszna, bo w ogóle wypieki z Lidla są bardzo smaczne, więc zaraz zrobimy próbę testu. Czy co wam powiem? Kupiłam sobie na takie przedokresowe jedzonko Reese's, czyli te takie, wiecie, ciastka czekoladowe, co w środku mają masło orzechowe. I przypomniała mi się z nimi taka historia, że kiedyś byłam dzieciakiem, nadal jestem, ale kiedyś byłam dzieciakiem, takim mniejszym i zawsze chciałam te Reese's i zawsze za te trzy ciastka w takim malutkim opakowaniu, o takiej wielkości te ciastka, o takiej może, płaskie, kosztowały 7 zł. I nigdy nikt nie chciał mi ich kupować, bo nikt nie będzie za trzy ciastka płacił mi 7 zł. I pamiętam taką historię, że byłam na zakupach z babcią i babcia powiedziała: no weź sobie te ciastka! No i ja tak, wiecie, tak delikatnie wrzuciłam to jedno opakowanie z tymi trzema ciastkami, a babcia: tylko tyle? No weź sobie za trzy opakowania tych ciastek. Jak babcia w domu zobaczyła na paragonie, że za te ciastka zapłaciła 21 zł, no to była w lekkim szoku i już później trzech opakowań mi nie kupowała. Dobra, będę próbować tę bułeczkę.
Pachnie ładnie. Sama bym z chęcią taką zrobiła, ale potrzebowałam takiej na już, więc... Taka nie za słodka, ale nie jest smaczna i nie jedzie jakąś sztucznością. Słuchajcie, witam się z wami kolejnego dnia. Jestem trochę obudzona, zrobiłam sobie herbatkę w ogóle. Kawę sobie zrobiłam, nie herbatkę. W ogóle ciekawi mnie, czy wy lubicie takie vlogi domowe, jak właśnie, nie wiem, rozwieszam pranie, skarpetki, czy lubicie raczej, jak się bardzo dużo dzieje, możecie mi napisać. Bo ja chyba lubię takie właśnie domowe. Zrobiłam już sobie pielęgnację, jak widzicie. Kitchen Tiger oczywiście. Słuchajcie, właśnie tak, piję kawkę, już zaczęłam coś tam na mailu działać, bo jest już poniedziałek tak naprawdę. Zbieram sobie pranie i chciałam wam coś polecić. Uwaga, nie jest to reklama, a mogłaby być, bo fajnie by było, bardzo bym była zadowolona. Ja mam bardzo wymagające stópki, jeżeli chodzi o buty i skarpetki. No niestety, moje jakby stópki nie przetrwają z niewygodnymi i złymi butami, bo po prostu później jest dramat. I ze skarpetkami jest tak samo, że jest poliester. Niestety ostatnio kupiłam w Primarku, powiem wam, skarpetki, które mają dość sporo tego poliestru. No tam bawełna też jest, ale trochę poliestru jest, no to no nie jest za dobrze. Więc słuchajcie, najlepsze skarpetki, jakie mogą być, tylko kurde, one są drogie, bo tam chyba 15 zł para, więc to jest kosmos. Ale chyba warto, to znaczy nie chyba, tylko na pewno, bo mam kilka par tych skarpet. Może nie wiesz, że będę wam teraz o skarpetach mówić. Ale tak, to są skarpetki z marki Bambu. Bambo, przy 2 o na końcu Socks, Bambu Socks. Zobaczcie, one są bambusowe. One są z bambusa, one są tak mięciutkie, tak cudowne, tak stópka w nich oddycha. Słuchajcie, mi dzisiaj tak dzień mija, że cały dzień coś montuję i nagrywam. Tak naprawdę wam nie pokazywałam. Zobaczcie, tutaj moja taka mini stacja do nagrywania. Stacja. Stanowisko, o stanowisko. Zrobiłam tak fajnie właśnie z tą malutką lampeczką i ona tutaj, no fajnie było, wiecie, postawić produkt. Fajnie to wyglądało. Więc tak, teraz mam mały bałagan w pokoju. Myślałam, że coś mi wisi na lampie, ale nie. Zaraz będę to sprzątać. Jestem już dość głodna, więc przydałoby się coś zjeść. Tak, ubrania wszędzie leżą, wiadomo, ale zawsze tak jest, jak nagrywam. Coś jeszcze chciałam powiedzieć? Nie wiem. Dobra, słuchajcie, w związku z tym, że dosyć zgłodniałam, a nie za bardzo mam co zjeść takiego większego i pożywnego. Mam rybę, mam 2 razy łososia, ale on jest zamrożony, więc nie, jestem zbyt głodna, żeby czekać, aż się łosoś rozmrozi, aż go przyprawię, aż poleży, się upiecze, więc łosoś na kiedy indziej. Mam jeszcze tofu, mam warzywa, ale totalnie nie chcę się na tego teraz kroić i robić, więc zamówiłam sobie glowo i zaraz wam pokażę, co pysznego zamówiłam. To co zazwyczaj zamawiam na glowo, ale bardzo to lubię i się tym najadam. Zawsze czekam. A wiecie co, zawsze mi się wydaje, że jak zamawiam na glowo, oj Jezu, no w ogóle jak coś zamawiam i coś mi przychodzi, albo kurier wchodzi mi na klatkę, cokolwiek, bo wiecie, tam wpuszczam domofonem, coś spadło, ale nie mam pojęcia co. No to ja zawsze, wiecie, udaję, że nie stoję przy tych drzwiach, nie? Że nie czekam na niego, ale prawda jest taka, że jak słyszę, że już idzie, no to ja sobie w wizjerze podglądam i no jak przyjdzie, no to jak zadzwoni dzwonkiem, to ja czekam tam 2 sekundy, że niby idę do drzwi i dopiero otwieram, żeby wiecie, nie było, że stoję pod tymi drzwiami jak taka stęskniona. Poczekajcie, bo tu będzie mój adres może. Nie ma. Dobra, staj w oka, piechotka, już mi się ślinka toczy. No, napiszcie, czy wy też tak zawsze robicie z zamówieniami, bo ja zawsze. Czy kurier, czy zamówienie, to ja po prostu stoję przy drzwiach, podglądam, ale wiecie, udaję, że tego nie robię. A teraz pan jakby podszedł do drzwi, ja już odeszłam, w sensie stałam przy tym wizjerze, trochę się odsunęłam, ale on chyba widział, że ja go zasłoniłam, więc nie dzwoniła. Ja czekam, aż zadzwoni do drzwi. Oh my god, już... No dobra, przypał. Czekajcie, postawię sobie na talerz, żeby mi się to nie wylało jak coś. Słuchajcie, taka porcja.
Yummy, yummy, słuchajcie. Zobaczcie, z orzeszkami, z warzywami, z fasolą, pad thai z wołowinką. Kurde, no nie muszę całą rękę ubrudzić, no dobra. Mniam, to jest życie, naprawdę.